Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszych podcastów, w którym opowiadamy Wam o tym, co możecie robić na uczelni oprócz studiowania. Na uczelni już od wielu lat, co roku pojawia się pewien program. Program realizowany z pewną firmą, specjalnie tu mówię zagadkowo, w ramach którego możecie podnosić kompetencje. Program ma już swoją renomę, a z racji tego, że już niedługo, w sumie już teraz nawet, możecie się do tego programu zrekrutować, zaprosiłem do mojego podcastu specjalnego gościa. Tym gościem jest. Jarek Jackowiak. Cześć Jarku. Yy, Jarek już współpracuje z nami dość długo i jest z firmy Kendrill. No właśnie, ciekawa nazwa, i wcześniej byłeś w IBMie. Czy to zmiana miejsca pracy, czy coś się wydarzyło, czy może coś powiedzieć o tej firmie? No, IBM podzielił się na świecie. Zdecydowano, że wydzieli się całą część firmy, która zajmuje się usługami infrastrukturalnymi, i tak powstał. Yy, Kindrel jako nowa firma, nowa marka i we Wrocławiu mamy dość duży ośrodek. Kilka tysięcy osób pracuje przy Mochoborskiej i drugi taki właściwie będący częścią tej samej organizacji w Katowicach przy francuskiej. I jesteśmy Kindrel Global Services Delivery Center. Więc osłuchajcie się z tą nazwą, żebyście nie myśleli, że to jest jakaś mała firma, tylko jest to duża firma, która funkcjonuje na naszym rynku, z którą właśnie realizujemy program pod z magicznym skrótem CRC, czyli Corporate Readiness Certificate. Program już realizujemy, jak dobrze pamiętam, chyba szósty rok. Nie, nie, Dziesiąty raz. Widzisz, no właśnie, dziesięć lat. Więc okrągła rocznica. Program będzie, już trwa rekrutacja, a trwa ona od 2 lutego na naszej uczelni, więc może, mogliście zobaczyć tę informację w naszym newsletterze, więc chcieliśmy też Wam trochę przybliżyć, co to jest za program i czego możecie się w ramach tego programu dowiedzieć. Więc Jarku, jeżeli możesz trochę w skrócie opowiedzieć naszym słuchaczom, co to jest za program i co tam się dzieje. No, To jest moje ukochane dziecko, więc trudno, żebym powiedział coś w skrócie, ale spróbuję. Więc Corporate Readiness Certificate to jest program, który e, zaprojektowaliśmy wspólnie z naszymi firmami, z którymi konkurujemy na rynku pracy. Czyli pracujemy z konkurencją, takimi firmami jak Accenture, Young, e, jak Accenture i ING Hubs Poland. To są firmy które też działają w IT, w informatyce i wspólnie projektujemy pewny zestaw kursów, które uzupełniają wiedzę akademicką studentów. Jest to taki unikalny program właściwie nam w, na świecie całym, bo nie słyszałem i nie widziałem, żeby ktoś tak duży program realizował edukacyjny dla młodzieży. I unikalność jego też polega na tym, że jest realizowany nieprzerwanie, nawet pandemia nam nie przeszkodziła, nie nieprzerwanie 10 rok. Teraz jak widzicie, zobaczcie, pomimo tego, że firmy konkurują ze sobą. To łączą się na płaszczyźnie edukacyjnej. I to jest bardzo fajna wartość dodana w ogóle tego programu. 10 lat, więc już też macie swoich absolwentów, którzy wyszli z tego programu, które, którzy funkcjonują na rynku. Natomiast do tych nowych osób, jeżeli mówisz dużo streamów, czy też co to oznacza? Ile tych streamów jest w ramach tego programu? Ponad 30. No to, to są kursy, które. Są zaprojektowane przez pracowników naszych firm, czyli fachowców, praktyków, którzy znają się na tym, co będą wykładać. Jako wstęp trzeba zdać egzamin. Potem są zajęcia całkowicie wirtualne przez platformy dostępu zdalnego. Prowadzone na końcu jest egzamin, a po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje się certyfikat ukończenia danego kursu. Co jeszcze jest fajnego, można sobie wybrać dwa z tych ponad 30 kursów, niekoniecznie w jednej firmie, bo każdy kurs jest realizowany przez konkretną firmę. Można nawet spotkać streamy czy kursy, które tak samo się nazywają albo bardzo podobnie, ale to też jest zamierzony sposób na. Spojrze inne spojrzenie można zobaczyć, jakie podejście do danego problemu czy do danego zagadnienia e, ma taka czy inna firma na rynku. Bo rozumiem to, te kursy są opracowywane, każda z firm opracowuje sama program do danego kursu i pracuje w nim w na case'ach z tej firmy, tak? Dokładnie. Więc to jest też właśnie, zobaczyć, możecie dzięki temu zobaczyć, jak firmy funkcjonują w, danym, w danych obszarach. To teraz, jakie te streamy są? 36 nie wymienimy, ale jeżeli możesz wymienić kilka, które pamiętasz, kojarzysz. No, może zacznę alfabetycznie. Accenture to jest firma, która ma trochę deweloperów, czyli programistów. Tam możemy znaleźć takie streamy dotyczące Azura, .netu, programowania, czy De Developers Journey. Potem jest Ernst Young, który właśnie w tej części technologicznej specjalizuje się w bezpieczeństwie internetowym i tam znajdziemy kursy dotyczące właśnie tego. ING Hubs Poland to jest nie bank, tylko firma technologiczna, która jest, ma biuro w Katowicach i jeszcze staje się w Warszawie, która również dostarcza usługi informatyczne nie tylko dla banku ING, ale dla innych klientów. I tam też znajdziemy bardzo różne kursy, zarówno informatyczne, takie twarde wiedzy, jak i. Jak i trochę mię bardziej miękkie. No i my, jako Kendrill, e, mamy też 10 kursów na dziesięciolecie, takżeśmy sobie wymyślili. Fajne. Między innymi e, zarządzanie projektami, e, architektura IT, zarządzanie usługami informatycznymi, ale również design thinking, czy inne tego typu zagadnienia, które jakiś czas trwają. Kursy są prowadzone między marcem a końcem maja, więc tych zajęć może być dość dużo, w zależności od tego, jaki to kurs i która firma go zaprojektowała. Podkrywałeś trochę pytań, które chciałem za chwilę zadać, ale to jeszcze przejdę, bo tak okay. widzę, widzę, że to twoje dziecko, więc widzę też, że, że jesteś bardzo mocno w tym zaangażowany. Fajnie to brzmi, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówisz, że nie tylko kompetencje twarde, bo ja się od razu zacząłem zastanawiać, Gdybym był student kierunku, nie wiem, zarządzania, czy ja bym mógł skorzystać z tych kursów, czy tutaj bym coś dla siebie znalazł? Więc... Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. My nie ograniczamy nikogo ze względu na to, na jakim roku jest, że na przykład na pierwszym roku to jest za wcześnie. Nie. Okay. Czy na jakiejś uczelni, na której, nie wiem, ma sztuki plastyczne studiuje, bo tacy ludzie mają często bardzo ciekawe kompetencje i technologiczne, a mogą też znaleźć takie kursy, które nie będą wymagały kompetencji technicznych. Bo tutaj dodajmy, że te kursy, które w ogóle CRC nie jest robione tylko u nas, bo ile macie partnerów edukacyjnych? No takich głównych, najstarszych to jest dziewięć uczelni z Górnego i Dolnego Śląska, ale praktycznie program jest teraz prowadzony w całej Polsce. Zdarzają się też studenci, którzy zapisują się na program z zagranicy i to nie są studenci polskojęzyczni, bo część naszych streamów akurat, kendrylowych, jest prowadzona po angielsku. A okej. Okay. Czyli dwujęzycznie polskie jest gdzieś, jeżeli ktoś chce po angielsku, to też takie streamy można znaleźć tak. i to jest. Wszystko jest pięknie opisane. Na stronach. Tak, dokładnie to na koniec, więc tutaj nie zawiera i powiemy to na końcu. Ja tylko dodam, że to jest, jak przeliczałem, bo próbowałem się przygotować do tego, 26 partnerów znalazłem, że macie takich edukacyjnych. To możliwe. To możliwe, więc to słuchajcie, bardzo dużo. Więc teraz idąc dalej, no, w momencie, kiedy się rekrutujemy, też jest duża konkurencja, no bo też jeżeli tych studentów się przyjmuje, nie wszyscy się dostaną na te streamy. Więc e, powiedziałeś, że, przy, że w momencie, kiedy złożę formularz zgłoszeniowy, Wybiorę stream, wybiorę też podejdę do egzaminu, to nie wszyscy się dostają, ile planujecie, że będzie miejsc na te wszystkie streamy? To zależy od prowadzących, od mhm. tak, tak zwanych stream ownerów, czyli mhm. tych, którzy zarządzają danym, danym kursem? W zależności od specyfiki prowadzonych zajęć, jeśli to są zajęcia warsztatowe, to tam będzie kilkanaście osób najwyżej. Okay. Jeśli są zajęcia bardziej wykładowe i ćwiczeniowe, może być ponad 30. Ogólnie, no, trzeba powiedzieć, w zeszłym roku było prawie 4000 zapisów. Z okay. tego y, myślę, że około 1000 osób się dostało. Więc, jak widzicie, to jest też bardzo y, inaczej. 25% można by było powiedzieć, tutaj się osób dostało. Więc sam certyfikat taki jest, według mnie, w mojej opinii, bardzo prestiżowy. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Jest... Jak najbardziej, tak. Ten program jest prowadzony, żeby... To był prestiżowy certyfikat. Też spotkałem się z takimi mm, ludźmi z innych zupełnie firm, które nie uczestniczą w programie i powiedzieli mi: my lubimy tych absolwentów, bo to są ludzie, którzy mają otwarte głowy i nie boją się wyzwań. Więc bardzo chętnie przyjmujemy ludźmi, ludzi z certyfikatami CRC. Więc jak widzicie, warto jest korzystać z tych streamów, warto próbować się zrekrutować i dostać się na taki stream, no bo potem też łatwiej jest dostać się do pracy, no bo pracodawcy jednak zwracają na to dość mocną uwagę. No dobrze, powiedzieliśmy o tym, kto może uczestniczyć, jak może uczestniczyć, bo zajęcia w pełni offline'owo. Powiedziałeś o, cią o długości do czerwca. Powiedziałeś też, że zamykamy i kończymy egzaminami, więc tu podsumowuję trochę to. Natomiast czy jakie masz dobre rady może dla tych, którzy chcą w ogóle przystąpić do kursu? No po pierwsze nie trzeba się bać. Bo naprawdę, część kursów, ponieważ wiemy, że trochę to jest unikalna wiedza, to część streamownerów zdecydowało się na egzaminy wstępne tylko z języka angielskiego, na przykład, albo z jakichś prostych rzeczy dotyczących IT, więc nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Jest to teoretycznie związane z kursem, ale musicie być pozytywnie nastawieni i chcieć. Czy myśmy powiedzieli, dla kogo jest ten program, to nie pamiętam dokładnie. Zdaje się, że nie. I powiem, dla studentów i absolwentów uczelni do dwóch lat po zakończeniu dowolnego kierunku studiów. Czy to są studia pierwszego, drugiego stopnia, czy studia doktoranckie. Każdy może w tym zakresie się spróbować zapisać i przejść egzaminy. O tej końcówce nie powiedzieliśmy. Do dwóch lat zakończenie studiów. Tak. Więc tutaj bo mówiliśmy, że brak ograniczeń. Więc słuchajcie, nawet jak nie jesteście studentami, jesteście absolwentami do dwóch lat, z przyjemnością CRC Was przywita i możecie aplikować na te kursy. Powiedziałeś o firmie, a teraz jeszcze dopytam: czy masz kontakt może z jakimiś uczestnikami, którzy skończyli ten kurs, te, jeden z, z kursów? Czy dopytywałeś ich, jak dużą wiedzę wyniesie? Czy robicie jakąś ewaluację? Dopytujecie uczestników? To nie jest takie łatwe, aczkolwiek domyślacie się, że realizacja takiego programu, na przykład w zeszłym roku, to było około 70 wolontariuszy z różnych firm. Wśród nich są absolwenci programu. I bardzo łatwo jest zrekrutować, jakby zachęcić kogoś do tego, żeby udzielił się w takim programie, jeśli już brał w nim udział. I często spotykam ludzi w firmie, którzy mówią: A Jarek, CRC, pamiętam, byłem, było super. A oprócz tego taki program daje unikalną, mam nadzieję, sposobność, żeby poznać tych ludzi, którzy są wewnątrz w korporacjach, zobaczyć, że to są normalni ludzie, mają normalne problemy i mają ciekawą wiedzę i być może, bo często zdarza się tak, że ci prowadzący wychwytują tych najlepszych uczestników kursu, żeby potem ich Próbować zatrudnić. I znowu ubiegłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy ten program pozwoli mi studentom się zrekrutować, na przykład, czy to jest też taka trochę to, rekrutacja. To jest tak, że y, najczęściej jest tak, że firma, która prowadzi stream, czyli kurs, ma do dyspozycji tą pulę studentów i jeśli ma oferty pracy, to próbuje ich zatrudnić. To też jest y, uwarunkowane, na którym roku jest student, y, czy ma już czas, czy są oferty pracy na część etatu w danej firmie? Ale generalnie staramy się umożliwić studentom albo staże, na praktyki, albo wręcz przyjście na etat. Bardzo interesujące. Przyznam szczerze, że zresztą, tak jak tu wcześniej gdzieś poza anteną rozmawialiśmy, że z przyjemnością bym skorzystał z tego kursu. Niestety nie jestem absolwentem do dwóch lat, a już trochę starszy, więc nie będę mógł, ale myślę, że warto skorzystać z tego programu, do czego serdecznie szczerze Was zachęcamy, ja i Jarek. Myślę, że powiedzieliśmy już praktycznie wszystko to, co chcieliśmy powiedzieć. Nie wiem, czy masz coś do dodania tutaj. No, ja chciałbym powiedzieć, że my doceniamy, że studenci Studiują, bo też są takie stwierdzenia coraz częściej w internecie, że nie warto studiować, że w ogóle te tytuły czy, czy studia są do niczego. Ja akurat uważam, że wiedza podstawowa, taka akademicka, taka trochę teoretyczna, specjalnie teoretyczna, ona buduje i uczy, w jaki sposób się uczyć w przyszłości. Ale oprócz tej wiedzy akademickiej e, potrzebna jest wiedza praktyczna, i właśnie tego typu programy. Są do tego, żeby taką wiedzę nabywać. I zachęcamy bardzo mocno do tego, żeby oprócz studiów, oprócz fantastycznej wiedzy akademickiej, którą zdobywacie na uczelniach, pójść i otrzeć się o ten korporacyjny świat, który może nie jest taki straszny. Jak się o nim mówi. Więc jak widzicie, idealnie do podcastu Jarek, idealnie ten program się wpasował, więc warto z tego skorzystać, oprócz takiej wiedzy, którą otrzymujecie w salach wykładowych, warto pójść na program, który pozwoli wam wejść na rynek pracy, rozeznać się też właśnie z korporacjami. Natomiast gdzie jeszcze zapytam, gdzie możemy znaleźć informacje o programie? No, mamy swoje fanpage na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie. Wystarczy w tych portalach wpisać program CRC albo Corporate Readiness Certificate i na pewno znajdziecie nasze strony, wszelkie informacje. Tam są też linki do zapisów. One są również u naszych partnerów edukacyjnych na uczelniach, na, w biurach karier, na stronach. Jest dość szeroko dystrybuowana ta informacja. And... Pod tym podcastem również znajdziecie wszystkie informacje, gdzie możecie e, wszystkie linki do, do, tych, do tych miejsc, o których wymieniał Jarek, więc zapraszam Was, żeby skorzystać z tego. Na naszej stronie także znajdziecie pełną rozpiskę wszystkich streamów, jak również i sposobów rekrutacji. Warto, e, warto skorzystać i szybko się zapisywać, bo czas na rekrutację jest do. No, do 17 czy 18 lutego. Może jeszcze uda się troszeczkę to przedłużyć, ale nie. Ale nie, nie o tydzień. Nie czekajcie, no, no, pomimo tego, że jest sesja, nie czekajcie, ponieważ, no, jak usłyszeliście na początku w zeszłej edycji, ponad 4000 zgłoszeń, więc to jest bardzo duża pula, więc warto już teraz e, to zrobić. No dobrze, to ja mam nadzieję, że teraz już powiedzieliśmy wszystko, więc bardzo Ci dziękuję za to uczestnictwo i za to, że chciałeś podzielić się w ogóle e, informacjami na temat tego programu. Również dziękuję i to była wielka przyjemność. I trzymam kciuki za program i mam nadzieję, że Was zainteresowaliśmy, zachęcaliśmy. Do zgłoszenia się do tego programu. Tymczasem do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć. Cześć.